W dzisiejszym odcinku, bez zbędnego przedłużania, tak jak ostatnio, zainstalujemy sobie FieldTouch CWM Advanced Recovery. To jest takie recovery, zaawansowane recovery zmodyfikowane przez użytkownika XDA Developers, Fieldsa. W każdym razie teraz tak, w środku, czyli w pliku zip, który ściągnięcie z linku w opisie, macie taki plik IMG. I ten plik IMG, jeżeli nie macie aktualnie zainstalowanego żadnego recovery, możecie wyciągnąć i zainstalować tak samo jak TWRP. Tylko że to już jest akurat zadanie dla osób trochę bardziej kumatych, gdyż trzeba samemu niektóre rzeczy pozmieniać. Aczkolwiek jeżeli macie jakieś recovery takie jak ja TWRP, to po prostu zostawiacie tego zipa i przenosicie go całego na kartę pamięci do telefonu oczywiście. Dlaczego zdecydowałem się na instalację tego recovery? Jestem ogromnym zwolennikiem TWRP, ale właśnie FieldTouch pozwala na używanie kabelka OTG, czyli możliwość podłączenia pendrive'a do telefonu i instalacji z niego ROMu czy robienie backupu, co według mnie jest bardzo wygodne, gdyż nasz telefon ma bardzo mało miejsca na takie rzeczy. Widzicie, to trwało, niecałą sekundę. Mamy tutaj ładnie logi i nie trzeba robić żadnych wipe'ów, tylko po prostu się to instaluje, bez żadnych dziwactw i tak dalej. Po zainstalowaniu standardowo reboot system. Widzimy logo LG, no i telefon nam się powinien normalnie uruchomić. Dobra, to sobie daruję. W każdym razie, uważam, że to jest wygodne. Aż teraz się trochę zgubiłem, dobra. To może od razu przejdźmy do tego recovery. Zanim się jeszcze bardziej pogubię. Teraz, żeby wejść do tego recovery, oczywiście wchodzimy tak samo jak do TWRP, czyli albo z wyłączonego telefonu i trzymania specjalnej kombinacji klawiszy, albo po prostu bierzemy uruchom ponownie i wybieramy tryb recovery, co jest nieco prostsze. Ok, i teraz nam się ukazał FieldTouch 6 z tapetą Linuxa Ubuntu, przynajmniej tak to mi się wydaje, kojarzy. No i mamy przyciski dotykowe. Ja preferuję oczywiście korzystanie z tych przycisków na tyle obudowy. To wtedy działa tak, że przycisk do zmniejszania głośności jest do dołu, ten do góry to jest ten do zwiększania, a przycisk zasilania jest do zatwierdzania różnych rzeczy. To tak ode mnie, ja jednak zaraz sobie to zmienię. I ogólnie każdemu polecam to recovery, gdyż pozwala ono na instalację każdego Androida, nawet KitKat, bez zbędnych kombinacji jak to było z TWRP. Że pod filmikiem CyanogenMod Modem 11 musiałem podać link do specjalnej wersji TWRP, aby zainstalować jakiegokolwiek KitKata. W każdym razie, dziękuję za obejrzenie tego odcinku, zapraszam na dodawanie mnie do kręgów na Google+, i zapraszam do oglądania pozostałych odcinków z mojego kanału. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, cześć, do następnego odcinka!